Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca, zawita po raz trzeci Festiwal Polska od Kuchni do Gorzowa. W tym roku zrobimy ten festiwal zupełnie w nowym miejscu, a więc na Bulwarze Zachodnim, więc tam należy się kierować na tą imprezę, która się rozpoczyna już o godzinie 13. My oczywiście całe miasteczko festiwalowe będziemy budować już od soboty. Nowe postacie kulinarne, więc w tym roku zawita do Gorzowa pani Katarzyna Bosacka ze swoim menu wolności. Poopowiada o tym, jak to w trudnych czasach się gotowało, czego się używało, jak należało przygotować potrawy niedużym kosztem i przede wszystkim z tego, co było w sklepach, więc to będzie na pewno takie nowe doświadczenie, powrót do przeszłości dla nas. No i przede wszystkim porozmawiamy też o zdrowym żywieniu. Nie zabraknie gorzowskiego gastronomika, bo w tym roku robimy po raz pierwszy w okresie letnim, bo robiliśmy już w ubiegłym roku w okresie zimowym, drugie warsztaty. Teraz to będą warsztaty, które się będą nazywać Naleśnikowy Zawrót Gowy, czyli nasi mieszkańcy będą mogli wspólnie z kucharzami, uczniami gorzowskiego gastronomika usmażyć naleśniki, które wcześniej sami przygotują. Będą musieli się, że tak powiem, wysilić i przygotować to ciasto albo takie bezglutenowe, albo takie tradycyjne. Będą różnego rodzaju farsze i wariacje i na słodko, i na słono, i z rybą, i z soczewicą, więc różne będą te farsze. Można przyjść, usmażyć sobie, zrobić sobie ciasto, usmażyć naleśniki, skonsumować, przy okazji porozmawiać z szefami kuchni o różnego rodzaju tajnikach kulinariów. W ciągu całego dnia festiwalu nie zabraknie tego folkloru, który właśnie koła kół gospodyń wiejskich do Gorzowa przyjadą, czyli będą występy, będą wybory Miss Wdzięku kół gospodyń wiejskich. Będzie trochę muzyki podczas całego dnia i wieczorem oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców na koncert Miłego Pana. Jest to disco polo, ale przy takiej imprezie nie boimy się tego typu muzyki i serdecznie zapraszamy. A poprzednie wydarzenie z ubiegłego roku pokazało nam, że mieszkańcy, gorzowianie taką muzykę również lubią i lubią się przy niej pobawić.